Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym nagraniu z serii Gambitu Królewskiego. Tym razem postanowiłem troszeczkę bliżej przyjrzeć się ze strony czarnych, jak można by było reagować. W zasadzie tylko jeden taki ruch, tutaj wam polecę, żeby sobie grać, jeżeli wam się trafi Gambit Królewski. Mianowicie po E4 gramy sobie oczywiście E5, jeżeli ktoś gra E5 i po F4. Absolutnie możecie tego pionka wybić. Tylko problem polega na tym, znaczy nie ma tu może problemu, tylko myk polega na tym, że co by tutaj białe nie zagrały, czy skoczkiem na F3, oczywiście, jak będzie jakiś taki ruch D4, to absolutnie możemy wtedy zagrać Hetmanem. Lecz po jakimś skoczku F3 czy gońcu C4 prawie zawsze będziemy grać goniec na E7. Powiedzmy. Skoczek na F3 i goniec na E7. Jest to takie bardzo końśliwe posunięcie, gdyż ten goniec ma tutaj ochotę czasami wejść na pole H4, zaatakować tego króla i go zderoszować. Jest to myślę, że jeden z głównych celów. Ale jest też jeszcze inna oczywiście opcja, bo na przykład po wyprowadzeniu nie wiem, gońca na c4 czy skoczka na c3, czasami po prostu możemy sobie zagrać posunięcie g5. W zasadzie po ruchu d4 też taki ruch g5 można zastosować, lecz goniec h4 cały czas jest dobre. W ten sposób również można grać i na przykład jeżeli król zagra na d2, no to dalej możemy kontynuować partię poprzez ruch d5 żeby mieć bardzo aktywną figurę. Prawdopodobnie ten skoczy, jak zbije gońca, to nie jest najlepszy wybór dla białych. Tutaj Hetman zawsze to odbije. Pion więcej, zderoszokowany król. Myślę, że na poziomie osób początkujących lub już takich może średnio zaawansowanych też to może zadziałać. Nawet zaawansowani sobie tutaj powinni poradzić, e, grając czarnymi. E, no moi drodzy, myślę, że głównie zajmiemy się takim posunięciem goniec na E7 i mam tutaj przygotowaną parę e, Partie, które nam troszeczkę rozjaśni, jak mniej więcej tutaj można sobie to grać. Mnóstwo jest odgałęzień, ale głównie takim ruchem można się zająć. Pamiętajmy tylko, że czasami tutaj gramy sobie po prostu ruch D6 i G5. Takie dwa ruchy warto zapamiętać i pozycja może być po prostu grana, grana na tak zwanego czuja, wyprowadzając figury. Niekoniecznie musimy robić roszadę królem. Oczywiście ja wiem, że niektórzy bez roszady nie mogą grać w szachy. Ale to jest zawsze troszeczkę inaczej i inna perspektywa. Warto troszeczkę te perspektywy poszerzać. Moi drodzy, przejdźmy do partii. W tym momencie tutaj białymi, białe rozpoczęły ruchem E4. Zawodnicy myślę, że nas tutaj nie interesują. Są to zawodnicy od 2500 w górę, mniej znane nazwiska. Po F4 czarne po prostu wybiły. Na f4 i skoczek zagrał na f6, i goniec na, na f3, przepraszam, i goniec na e7. W tym momencie białe zagrały skoczkiem. No, jak już mówiłem, jest tu wiele opcji do rozwoju. Wszelakiego można by było zagrać i d4, i goniec c4. I teraz, właśnie, goniec zagrywa na h4. Mamy to posunięcie, które chcieliśmy. No, wiadomo. Jeżeli skoczek wybije, wybijamy Hetmanem, deroszujemy króla. G3 nie działa, bo po prostu wybijamy pionkiem. Ja tak specjalnie troszeczkę strzałkami operuję, żebyśmy próbowali sobie wyobrazić pewne posunięcia, bo pamiętajmy, że jak gramy w szachy, w partię turniejową, no to niestety nie możemy, nie możemy sobie przestawiać, tylko musimy sobie to wyobrazić w głowie. Dobry trening nie jest zły. Po tym posunięciu król zagrał w partii na E2. No wygląda to dziwnie, oczywiście. Ja tak intuicyjnie wychodziłem z założenia, że jak zderuszuję króla przeciwnika właśnie w taki sposób, że on pójdzie do góry, no to będzie dobrze i tutaj silniki się ze mną zgadzają. Bardzo ciekawy ruch. Teraz można zagrać mianowicie d5. Taki ruch, który otwiera przede wszystkim gońca na g4, powoduje, że swobodnie też można wychodzić kolejnymi figurami, takie złapanie takiego tempa w rozwoju figur. Lecz czarne miały inne plany i zagrały c6. No, C6 nie jest naj, naj, jakimś najgorszym ruchem, absolutnie. To przygotowuje ruch D5, aby uderzyć w centrum. D3 ze strony białych, i zobaczcie, że białe nieco tak bojaźliwie zagrały, bo D4 można było kopnąć prawdopodobnie, żeby troszkę ten pionek wyszedł dalej. No i teraz czarne zagrały D5. Zauważmy, że nie zważają na to, żeby bronić tego pionka. Goniec wybił pionka. Czarne już powinny być w tej sytuacji zadowolone. Jeżeli gracie Gambit Królewski czarnymi, to myślę, że tutaj również powinniście być zadowoleni. Główny atut czarnych jest taki, że król nie ma roszady, jest w centrum. Goniec zagrał w tej partii na G4 i król mocno ucieka. No, król wędruje. Zobaczcie, dwa ruchy zrobił już w debiucie, a mamy dopiero ósme posunięcie. No i oczywiście w tym momencie tutaj białe czarne... Wróciły tym gońcem. Jest to jak najbardziej dobry ruch. Powrót figury nie oznacza, że ta figura jest zła. Absolutnie goniec ma dużą tutaj opcję grania na diagonalach. Zostało zagrane H3 i goniec H5. Cały czas trzymamy się na związaniu w tym momencie. Hetman E1. No, Hetman też sprytnie tutaj, zobaczcie, próbuje wejść na rentgen z Królem, właśnie to uczynił, ale tutaj się absolutnie nic nie dzieje i można teraz spróbować grać czarnymi w sposób taki myślę, że dosyć naturalny. Mianowicie skoczek na F6. Wyprowadzenie kolejnej figury e5 zostało w partii zagrane, skoczek na d7 i zauważcie, struktura pionów jest jak najbardziej silna, nienaruszona, wszystko w porządku. No ten król już troszeczkę bardziej się schował, lecz myślę, że tutaj pozycja czarnych jest obiecująca, tak po prostu. Hetman zagrał na g3 i kulturalna roszada. Czasami obawiamy się takiego posunięcia goniec h6, no ale mamy goniec na g6 z osłoną, więc tu jest wszystko w porządku. Białe zagrały wieżą na e5 jeden zrozumiały ruch, z tego względu, żeby król się schował, lecz tutaj możemy próbować grać już bardzo aktywnie czarnymi. Mianowicie, Skoczek na C5. Bardzo ładny ruch, e, z tego względu, że on się może przerzucić na pole E6. I przypominam tylko osobom e, początkującym głównie, że jak gramy skoczkami, e, to starajmy się e, ruszać w takie miejsca, żeby on z tego miejsca mógł się fajnie odbić na następne pole, żeby był w miarę aktywny. No bo jakby nie było tego pola E6, tutaj pole byłoby na przykład zablokowane pionkiem F5, powiedzmy tak sobie to wyobraźmy. No to ten skoczek na C5 nie miałby za bardzo perspektyw tutaj e, na skrzydle, czy w C ale na E6 już ma świetną perspektywę gry. Król zagrał na C1 i Skoczek, właśnie na E6 powędrował. Goniec na D2. I teraz czarne przystępują do pewnych takich zabiegów kosmetycznych, ja to czasami tak nazywam, czyli fajnych wymian. Mianowicie, goniec tutaj wymienił skoczka. I bardzo ciekawa rzecz, jeżeli pionek wymieni na F3, to goniec H4 ze stratą wieży, więc musi wybić hetman. Jedyne sensowne zagranie. No i tak naprawdę spróbujmy znaleźć teraz najlepszą figurę białych. Może ciężko to wyłuskać na pierwszy rzut oka, ale jednak goniec spogląda jeszcze troszeczkę. W pozycję króla, więc tutaj czarne bardzo sprytnie chcą wymienić tego gońca. To jest bardzo dobra wymiana, żeby ta figura została już unieszkodliwiona, zniszczona, wymieniona, i w ten sposób to się tutaj to toczy. Król zagrał na D1. Przepraszam najmocniej, na D1 ja poruszyłem na B1. I po tym posunięciu skoczek na D7 i jesteśmy czarnymi w domu, dlatego że mamy wyprowadzone wszystkie figury, bezpieczną roszadę, a król tutaj jeszcze ma problemy. Nie jest schowany na B1. Goniec jeszcze nie został wyprowadzony. Myślę, że czarnymi. Tutaj jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi w tej pozycji. Moi drodzy, H4 zostało zagrane słuszne, słuszne zagranie, gdyż groziło wzięcie na E5, a musi coś Hetman ze sobą zrobić. No i Hetman zagrywa na E7. Posunięcie G3. I Hetman B4. Próbuje jakiejś opcji Hetman tutaj na drugiej flance, co byśmy tutaj prawidłowego nie grali czarnymi, myślę, że będzie w porządku, nawet jakaś taka wieża na E8 by się przydała, ale Hetman próbuje swoich sił na tym, na tym skrzydle, po prostu celuje w piona, tak bezczelnie. Król na C1, i tutaj D4 już pokazuje pełną, pełną dominację. Zauważcie, że w tym momencie, w tym momencie, jeżeli skoczek odejdzie to zbijamy wieżę, dlatego też wieża zagrała na e4, bardzo, no, ruch jedyny w zasadzie, żeby nie, nie przegrać tutaj figury, więc nie możemy zbić skoczka, ale jest hetman a5, no właśnie, hetman a5 powoduje, że, powoduje to, że cały czas tutaj grozimy biciem na e5, a skoczek odszedł na b1 i przy okazji można zbić na a2 dużo dobrych opcji na grę. Oczywiście z takim ruchem, ja sobie tak troszeczkę szybko zagrałem, ale trzeba bardzo uważać, gdyż po tym ruchu możemy wpaść w pewnego rodzaju no, w praktyczne pułapki, może hetman f5, chociaż ta pułapka wydaje się dla białych fatalna, bo jest bicie na d3 i hetman wisi. To jest zawsze kwestia, techni kwestia taktyki, kto lepiej liczy, ten jest no lepszy, zwyczajnie jest lepszy w szachach. No cóż, w w tej sytuacji tutaj czarne wybiły na A2, białe po prostu poruszyły pionem. Jakaś taka szaleńcza tutaj szarża może się szykuje. Skoczek zagrał na G5. Myślę, że to już jest podstawka zwyczajna. Mamy widełki, ale zwykle bywa tak, że w ciężkich sytuacjach łatwiej o dla tej strony słabszej w danym momencie. Hetman G4, skoczek po prostu wziął wieżę. Zostało zagrane H6 i trzeba bardzo uważać, jakieś kąśliwe ruchy jeszcze istnieją. G6 oczywiście, Hetman zbił na D7, skoczek wziął, pionka. Tutaj trzeba y, oczywiście uważać na to, żeby Hetman nie wdarł się na F6 w tym momencie i nie dał nam mata. Y, no i Hetman tutaj zbił na D4, też jakieś opcje istnieją, lecz Hetman E6 wszystko blokuje, załatwia sprawę i na końcu białe się bardzo mylą, grając gońcem na H3, jednocześnie poddając się, dlatego że tutaj Mamy po prostu widełki na E2, zdobywamy hetmana, a koniec końców po wymianach w ten sposób mamy wieże więcej i partia się kończy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Polecam goniec E7 w gambicie królowej przepraszam, w gambicie królewskim ze strony czarnych.